Dzień dobry, witam Państwa. Dezer Żmijski, firma Carbohort. Przedstawiam Państwu Pana Radosława Łaźnego, naszego doradcę uprawowego. Proszę bardzo, Radku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak naprawdę zajmuję się tymi podłożami od samego początku ich powstania. Chcecie wiedzieć więcej? Podzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami i powiem między innymi, jak wykorzystać takie podłoża i kwasy humusowe w uprawie borówki. Zapraszam serdecznie. Tutaj mamy jeden ze sposobów wykorzystania węgla brunatnego jako ściółka w uprawie borówki grubej frakcji. Drodzy Państwo, to jest jeden z fajnych sposobów, jak możemy ten węgiel wykorzystać w takiej uprawie, nie stosując bardzo dużej ilości, bardzo dużej objętości tej ściółki. Obsypujemy po prostu roślinę dookoła, w miejscu, gdzie są wycięte otwory na tą roślinę. W zależności od technologii i sposobu tej produkcji możemy przeznaczyć około 5 do 10 litrów tego podłoża dla jednej rośliny. Możemy również zastosować to podłoże drobnej frakcji lub pomieszać te frakcje drobne z grubą. W momencie, kiedy wykonujemy otwory, kiedy wykonujemy rowy, gdzie będzie posadzona ta roślina. Więc to są kilka sposobów tak naprawdę, jakim możemy wykorzystać ten węgiel do ściółkowania i do poprawienia stosunków wodno-powietrznych w glebie. No, oczywiście dostarczamy również te substancje, które zawiera węgiel brunatny i które będą się uwalniały powoli, sukcesywnie w momencie wzrostu i rozwoju roślin. Co tak naprawdę daje nam ten węgiel brunatny? Ściółka z węgla brunatnego, prócz tego, że ogranicza nam parowanie, nadmierne parowanie, zatrzymanie tej wody w glebie i tak dalej, nie dopuszcza do rozwoju chwastów w tym miejscu. Dodatkowo jedna z ważniejszych korzyści w czasie, kiedy ten węgiel brunatny nam się zaczyna powoli rozkładać, uwalnia nam wszystkie składniki, czyli kwasy humusowe, kwasy huminowe, witaminy i wszystkie te kwasy, które są również kwasy tłuszczowe, które są zawarte w tym węglu brunatnym z biegiem lat. I tak naprawdę to, co nam się będzie uwalniało, trafia bezpośrednio do rośliny i ona może z niego korzystać. To jest bardzo fajny sposób dostarczenia tych wszystkich substancji, które są bardzo blisko systemu korzeniowego. W przeciągu lat ta ściółka dosyć długo wytrzymuje i powoli nam się będzie rozkładać, uwalniając wszystkie swoje cenne właściwości. Bo tu jeszcze mamy odmianę Blue Crop, gdzie zastosowano ściółkę z węgla brunatnego. Stosowano również kwasy humusowe gęstej pulpy, tak naprawdę w metodzie polewowej, co też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, aby szybko dostarczyć materii organicznej i kwasów humusowych do gleby. Ale tutaj, drodzy Państwo, również jest stosowany karbohumik 187 mesh, czyli ten, który służy do fertygacji. Możemy go stosować i podawać w systemach nawodnieniowych bezpośrednio do fertygacji, tak naprawdę przez cały sezon produkcji, w zależności od tego, jaką mamy technologię, jak często chcemy go podawać. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że kwasy humusowe możemy stosować tak naprawdę przez cały sezon, nie tylko w momencie, kiedy się coś dzieje. Dbajmy o tą glebę, dbajmy o właściwe stosunki pH-wodne i mikrobiom glebowy, bo tak naprawdę gleba odpowiada nam i właściwe utrzymanie jej odpowiada nam za dobry plon, dobrej jakości i zdrowotność rośliny.